Żona dla Mikołaja. Jest mleko. Nie mam tego w moim worku. Tatusiu? Tatusiu? Dzień dzisiejszy. Ale pan już raz zaaprobował tę kampanię. Potrzebuję $5 na prezenty. Nie podważam opinii pańskiej żony, ale przeprowadziłam badanie rynku i mam inne zdanie. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Scardi, zbieraj się. Masz wszystko? Mogę wrócić późno. Wiem, kochanie. Nie zapomniałeś o czymś? Kocham cię. Ja ciebie też. Szef chce cię widzieć. Dzwoni od 20 minut. Chyba nie myślisz. Jego sekretarka by mnie uprzedziła. Karla zwolnił bez uprzedzenia, bo był palantem. Przepraszam za spóźnienie. Przeglądałem twoje projekty. Są świetne. Bombowa grafika. Mam nowinę. Firma Hennessy Game szuka nowej agencji. Już kogoś wybrali. Zmienili zdanie. Musimy ich zwerbować. Na kiedy przygotować prezentację? Na piątek. Ale dzisiaj mamy środę. Żadnych wymówek. Chcą wprowadzić przed gwiazdką nową zabawkę na rynek. Zarwiemy kilka nocy. To poważna sprawa. Dostaniesz promocję. Zostaniesz wicedyrektorem. Co ty na to? To oznacza więcej pracy, a ja mam syna. Zobaczysz, że było warto.
Jeszcze nie skończyłeś z listami? Są ich miliony. Twój ojciec robił to w minutę. Jasne. Zacznij poważnie traktować swoje zadania. Twoje przeznaczenie musi się wypełnić. Ojciec chce z tobą pogadać. To nie wróży nic dobrego. Wasza gra jest adresowana do dzieci w wieku od 6 do 10 lat i ma wejść na rynek tuż przed gwiazdką. W reklamie musi się pojawić Święty Mikołaj. Nie za bardzo oklepane? W roli Mikołaja wystąpi znany aktor. Sir John w roli Świętego Mikołaja. To mi się podoba. Thank you. Drive safe. Bye. Thanks again. Yeah, I did it. Przez następne dni będziemy żyli tylko tą kampanią. Przyjdź wcześniej do pracy. Jutro sobota. Jake gra w kosza. Wiesz, co mówią? Bez pracy nie ma kołaczy. A co zrobiły elfy? Dorośnij wreszcie. Porozmawiajmy o twojej przyszłości. Nie chcemy się wtrącać w twoje życie prywatne, ale od decyzji Nicholasa zależy życie całej wioski. 3 lata temu powinienem przejść na emeryturę. To moje ostatnie święta. 25 grudnia zostaniesz Świętym Mikołajem. Poradzisz sobie. Musisz tylko się ożenić. Żona odgrywa ważną rolę w życiu Mikołaja. Ja jestem głową, a twoja matka sercem. Nie mogę się ożenić z byle kim. Nie znalazłem jeszcze właściwej kobiety. A kogo szukasz? Bratniej duszy. To nie może być tylko zauroczenie. Tak myślisz o miłości? Ty tak myślisz. Ja jestem praktyczniejszy. Zrobiłem listę kandydatek. Czas się ustatkować. Pozwól mi znaleźć tę jedyną. Ernest ci pomoże. Święty Mikołaj bez pani Mikołajowej jest jak zaprzęg bez reniferów. Na pewno któraś ci się spodoba. Wątpię. Wszystkie mieszkają w Kalifornii. Wybrałem najlepsze kandydatki. Nie marzyłem nigdy o słonecznym patrolu. Czas na nas. Znowu się spóźniłam. Nic się nie stało. Ładnie się bawili. Ratujesz mi życie. Zjesz coś? Jadłam w pracę. Pójdziemy już, mam dużo pracy. Jesteś pracoholiczką, nie zaczynaj. Odpocznij trochę. Nie mogę. W niedzielę przychodzi kolega Richa. Zajmuje się synem. Rzucasz facetów po jednej randce. Daj im szansę. Któremu? Temu, który chciał pożyczyć ode mnie pieniądze, czy temu, który nie lubi dzieci? Na świecie jest wielu miłych facetów. Nie jestem zainteresowana. W niedzielę pójdziemy do kina. Nie musisz pracować? Zdążę potem. Nie cieszysz się? O co chodzi? O nic. Chciałbym mieć ojca.
Tata nie żyje, ale jest przy nas. Chciałbym na gwiazdkę rower, ale teraz chcę tatę. To nie takie proste. Wiem. Tata nie żyje. Tęsknię za nim. Ja też. Śpi już. Kocham cię. Ja ciebie też. Ja ciebie bardziej. Dzień dobry. Chce pan wynająć pokój? Owszem. Proszę to wypełnić. Numer dowodu i numer karty kredytowej. To chyba nie będzie konieczne. Rzeczywiście. Nie wpisał pan nazwiska. Samo imię wygląda przyjaźniej. Jak długo się pan u nas zatrzyma? To zależy. Szukam kogoś. Mogę zapytać kogo? Sam chciałbym wiedzieć. Wznieś się ze mną do gwiazd. Wyruszymy razem do krainy wyobraźni. Będę latać na twoich sankach? To sanie, nie sanki. Wszystko w porządku, nic się nie stało, kochanie. On tylko gra. Wszystko w porządku. Grałem Hamleta z Laurencem Olivierem. Mojego Lira okrzyknięto wzorcowym. Wiemy, ale czy mógłby pan być dla niej milszy? Skoro muszę grać z tym dzieckiem. Ona się pana boi. Jest mała, a pan ogromny. Co za brak szacunku. Nie będę pracował z tak zrzędliwą babą. Bardzo pana proszę. Nie podlizuj się. Pięć minut przerwy. Przynieść ci ciasteczko? Uwaga! Nic panu nie jest? Dziękuję, panie Nicholas. Panie Nicholas. Wystarczy Nicholas. A właściwie Nick. Uratowałeś mi życie. Chciałem się poczęstować. Przyniosłem ci ciasteczko. Thank you. You're welcome.
Co się tu dzieje? Kręcimy reklamę, ale mamy kłopot. Dzieci muszą być odprężone i zadowolone, kiedy grają. Jesteś aktorem? Nie. Ale znam dzieci. Wolą miód od octu. Jak ci na imię? Masz ładne imię. Dziękuję. Pomóc ci? Mogę usiąść? Zabawmy się. Mała gra między nami i uda się z saniami. Spróbujemy? Ja powiem kwestię Mikołaja. Wznieś się ze mną do gwiazd. Wyruszymy razem do krainy wyobraźni. Będę podróżować w twoich saniach? Udało się. Nie pomyliłam się. To było świetne. Poszukam teraz Sir Johna. Bardzo ci dziękuję. Wiem. Szukam South Street. To niedaleko. Nie jestem stąd. Zatrzymałem się w hotelu Posada. Napijemy się czekolady? Uwielbiam ją, a najbardziej ciągutki. Muszę wracać do pracy. Chcę zerwać kontrakt. Porozmawiam z nim. Do widzenia, Nick. Pracujesz dla mnie? To co tu robisz? Już sobie idę. Musicie to zobaczyć. Mamy nagrane, jak ten facet rozmawia z dziewczynką. Świetne. I tak odbiorą nam tę reklamę. Kiedy Andrew się dowie, stracę pracę. Najpierw to obejrzyj. Wznieś się ze mną do gwiazd. Wyruszmy razem do krainy wyobraźni. Jest bardzo naturalny. Mała mu wierzy. Udało się. I jest fotogeniczny. Zaraz wracam. Jak przekonałaś Sir Johna? Chcę ci coś pokazać. Mamy kogoś na jego miejsce. Nie zgadzam się. Tylko zobacz. Zabawmy się. Mała gra między nami i uda się z saniami. Spróbujemy? Jest za młody. To świeży pomysł na nowy produkt. Podpisz z nim umowę i skończ z tą reklamą. Szukam kogoś. Wiem, że to głupie, ale nie znam jego nazwiska. Ma na imię... Skąd pani wie? Nie mam zielonego pojęcia. Proszę do niego zadzwonić. Nie ma go. Pytał o Valley College. Miał się tam chyba z kimś spotkać. Dziękuję. Znalazłam cię. Musimy porozmawiać. Nie mogę grać Mikołaja. To nie dla mnie. Tylko raz. Nie jestem jeszcze gotowy. To nie rola Hamleta. Nie jestem aktorem. Dlatego jesteś taki naturalny. Tylko raz.
Ale nie w stroju Mikołaja. To jak chcesz grać Mikołaja? Mikołaj nie może grać w reklamie. To bardzo ważna postać. Ty nie żartujesz. Zgoda. Bez przebrania. W porządku. Dziękuję. Przygotuję umowę. Będziecie żałowali. Na co tak patrzysz? Na Jocelyn? Jake kocha Jocelyn. Nawet jej nie lubię. Wiem, co dzieci chcą dostać na gwiazdkę. Metropolię. Nieźle. W porządku? Podobno świetnie poszło. Chyba tak. Chcesz? Pewnie jesteś głodny. To był długi dzień. Mogę? Przepraszam, nie zdążyłem się pożegnać. Wróciłam na spotkanie. Wszystko w porządku? Tak. Dzięki tobie. Szef jest zadowolony. Pyszne. Tam, gdzie mieszkam, nie ma pizzy. Czyli gdzie? Na biegunie. Na północy. W Kanadzie? Nie masz akcentu. Staram się. Czym się zajmujesz? Prowadzimy rodzinny interes. Praca przechodzi zawsze z ojca na syna. Lubisz podróże? Pewnie, ale nie mam czasu. Wychowuję samotnie syna. Ile ma lat? Jake ma 7 lat. To świetny wiek. Wspaniały dzieciak. Dokąd chcielibyście pojechać? Nie wiem. Lubisz narty? Nie lubię zimna. Więc biegun północny odpada? Zdecydowanie. Musimy naradzić się, jak przekonać klienta. Dziękuję za wszystko. Ernest, co tu robisz? Mam ci pomagać. Nie jestem w przedszkolu. Poradzę sobie. Co z listą? Poznałem kogoś innego. Nie jest na liście? Daj spokój z tą głupią listą. Gdyby te z listy były podobne do Beth, miałyby szansę. Ma dużo zalet. Na przykład jest miła i ciepła, a kiedy się uśmiecha, cała jaśnieje. Może już jej nie zobaczę, ale polubiłem ją. Podoba ci się. Jest naturalny i przekonujący, idealny. Każde dziecko będzie chciało naszą grę. Zrobimy z nim całą kampanię, tak? Możemy porozmawiać?
chodzi o to, to miał być tylko jeden raz. Dużo zarobisz. Nieważne. A mnie zwolnią przed świętami. Na Wigilię wrócę do domu? Obiecuję. Podkreślą prawdziwe znaczenie świąt? Jeśli coś mi się nie spodoba, zmienisz to. Masz moje słowo. Zgoda. Ale musisz coś dla mnie zrobić. Chodźmy. Jak to robisz? Sprawiasz, że czuję się jak dziewczynka. Jesteś nią, pamiętaj o tym. Muszę już iść. Do zobaczenia w biurze. Wspaniale się bawiłam. Ja też. Twoja obecność mnie krępuje. Rozmawiałem o niej z twoim ojcem. To zły wybór. Czemu? Bo nie wierzy w świętego Mikołaja. A to najważniejsza sprawa. Przekonam ją. Co takiego? Nie jesteś za stara na Odrę? Dzisiaj dzień nauczyciela i dzieci mają wolne. Uważaj na siebie. Masz szczęście. Pojedziesz ze mną do studia. Przepraszam, były korki. Będziemy gotowi za godzinę. To mój syn Jake. Miło mi. To nasz główny aktor. Nie napisałeś jeszcze listu do Mikołaja. Skąd wiesz? My nie piszemy listów do Mikołaja. Amy chce z tobą porozmawiać o zmianach. Chodźmy. Idę coś zjeść. Przyłączysz się? Umieram z głodu. Mogę cię o coś zapytać? Mama ma rację z Mikołajem? A jak myślisz? Mój tata wierzył w Mikołaja. Mama mówi, że jestem na to za duży. Mogę ci zadać męskie pytanie? Wierzysz w świętego Mikołaja? Nie wiem. Masz wątpliwości? Jak on to robi, że jednej nocy jest we wszystkich domach? Niektórzy mówią, że Mikołaj to tylko mit, historia. Dorośli. Dzieciaki wiedzą lepiej. Bardzo możliwe, że Mikołaj posiada czarodziejską moc, dzięki której może dokonywać cudów. Mikołaj istnieje, jeśli tylko w niego wierzysz. Jesteśmy gotowi. Nick mówi, że się mylisz, że Mikołaj istnieje. Tak nie powiedziałem. Zostaw nas na chwilę. Mieliście ciekawą rozmowę. Pytał. Rozmawiałam z nim już o tym.
On wierzy w Mikołaja. Jake wiele przeszedł. Nie chce, by znowu się rozczarował. Ty też wierzyłaś kiedyś w Mikołaja, kiedy była mała. Czemu przestałaś? Dorosłam. Tylko dlatego? Wracajmy do pracy. Mogę zaprosić Nicka na mecz? Nick ma swoje plany. Przyjdę. Nie musisz, ale chcę. Sam nieźle grałem. Miałem niskich przeciwników. Pomożesz mi? Jestem beznadziejny. Nie jest tak źle. Mówisz tak, bo jesteś moją mamą. Nieprawda. Mam pomysł. Jeśli skończymy do piątku, potrenujemy razem. Bomba. Czas na makijaż. Następnym razem zapytaj, zanim zaprosisz gości. Widziałaś to? Tylko fragment. Zobacz całość. Poziom pierwszy i drugi są w porządku, ale potem zaczynają się kłamstwa i oszustwa. Gra nie nadaje się dla dzieci. Nie pozwoliłabym Jake'owi w nią grać. Nie mogę grać w tej reklamie. Agencja z nas zrezygnuje. Andrew się wścieknie. Wyleje mnie. Niekoniecznie. Pozwól mi ich przekonać. Marne szanse. Trzeba wierzyć w ludzi. Mam nie tylko zrezygnować z tej reklamy, ale wycofać grę z rynku? Dzieciaki będą ją kupowały, a nie powinny. Za dużo w niej przemocy. Dlatego nazywa się Metropolia, jak w normalnym życiu. Nie w świecie dzieci. Przepraszam, nie miałem pojęcia, co planują. Gra ma wejść na rynek za 4 dni. Oczywiście. Odbiło ci? To mi się nie podoba. Ta gra. Mnie też. Nie kupiłabym dziecku tej gry. Musisz zdecydować, czy jesteś z nami, czy nie. Tego się spodziewałam. Nie przejmuj się, to nie twoja wina. Znajdę inną pracę. Andrew zgodzi się na wszystko, co powie Hennessy? Tak, ale Hennessy nie zmieni teraz zdania. Musi obejrzeć grę. Jak go przekonasz? Odwołam się do jego wspomnień z dzieciństwa. Tato, pamiętasz chłopca o nazwisku Hennessy? Panie Hennessy, możemy porozmawiać? Nie zmienię zdania. Zawsze byłeś uparty, co, Mikey? Skąd znasz to przezwisko? Wiem nawet, dlaczego stworzyłeś tę grę. W dzieciństwie marzyłeś o lepszym świecie. Kto ci to powiedział? Jeden trik i pomożesz innym dzieciom. Nick ma rację. Pierwsza część gry jest idealna dla dzieci. Kłopot jest z drugą częścią. Zrobimy dwie wersje, dla dzieci i dla dorosłych. Sprzedamy dwie gry. Kręcimy reklamę dla dorosłych? Anna, hey, it's me.
to ja. Dasz Jake'a? Yeah, can you put him on? Hey, Jakey. Guess what? You can stay. Możesz dzisiaj później się położyć. Niedługo wrócę. Yeah, I'll be home in a little bit. Okay. I love you. Kocham cię. I love you more. I love you more. Okay, bye. You got it? Prawie się udało. Drybluj. Rzut. Wiem, w czym tkwi problem. Nie możesz złapać rytmu. Starożytni Grecy wymyślili olimpiadę. W każdej dyscyplinie towarzyszyła im muzyka. Ktoś nadawał rytm. I właśnie tego ci potrzeba. Zaraz coś wymyślę. Złapałeś rytm. To było wspaniałe. Muszę się czegoś napić. Jak to zrobiłeś? To proste. Wystarczyło się odprężyć. Jestem lepszym trenerem niż graczem. To był długi weekend. Uratowałeś naszą kampanię, zagrałeś w niej i zrobiłeś Jake'a koszykarzem. To dobry dzieciak. Lubisz go, prawda? Znam się na ludziach. Umiesz sobie radzić z dziećmi. Nie sztuka lubić dzieci. Dziękuję za komplement. Jesteś wspaniały. Tak myślisz? Muszę już iść. Czemu? Świąteczne zakupy. Musimy już iść. Mamy mało czasu. Idziesz z nami? Jasne. Dokąd idziecie? Na zakupy. Wiem, co chcę dostać na święta, ale nie mogę kupić mu wszystkiego. Na pewno i tak będzie szczęśliwy. Wiem, ale czuję się winna, że tak dużo pracuję. Czas tak szybko ucieka. Wczoraj był małym chłopcem, a za chwilę założy rodzinę. Chciałabyś pracować w domu i mieć Jake'a przy sobie? Chałupnictwo jest mało opłacalne. Myślałem o czymś innym. O czym? Mogę precla? Daj znać, jak coś wymyślisz. Co z preclem? Jest szczęśliwy. Porozmawiam z producentem zabawek. Nie zapomnij zostawić dla mnie mleka i ciasteczek. Witaj.
Wspaniałe, prawda? Mam pomysł. Może pójdziemy na obiad? Zjemy u nas. Chodźmy. Czas do łóżka. Jeszcze 5 minut. Jeszcze tylko... Miałeś ciężki dzień, a jutro mecz. To prawda. Pożegnaj się. Czas na mnie. Poczekaj, zaraz wrócę. Świetny dzień, racja. Przy Niku wszyscy są szczęśliwi. Naprawdę? Ty też, prawda? Nie wyobrażaj sobie za dużo. On jest wspaniały i lubi dzieci. Nie udaje. To prawda. Dobranoc. Tata na pewno by go polubił. Na pewno. Kocham cię. Ja ciebie też. Przepraszam. Trochę to trwało. Będziesz tu na Wigilii, a potem co? Mam przejąć rodzinny interes. Chcesz tego? Nie mam wyboru. Więc nie chcesz? Chcę. To najwspanialsza praca na świecie. Ale to duża odpowiedzialność. Ojciec wywiera na ciebie presję? Nie. Ale jest dobry w tym, co robi. Nie wiem, czy sobie poradzę. Nie chcę zawieść rodziny. Krótko cię znam, ale myślę, że nie mógłbyś nikogo zawieść. Angażujesz się we wszystko całym sercem. To gwarancja sukcesu. Dziękuję za zaufanie. Pójdę już. Dziękuję za kolację. Nie ma za co. Dobranoc. Co słychać? Pamiętasz, co mówiliśmy o rytmie i grze 1-1?
Dobra jest. Kto to? Jocelyn. Jest najlepsza w drużynie. Gra też na skrzydłach. I nie jest zarozumiała jak inne dziewczyny. Świetna dziewczyna. Chcę jej kupić coś drogiego na święta. Długo oszczędzałem. Po co? Myśli, że jej nie lubię. Nie liczy się cena prezentu. Ważne są uczucia. Spróbuję inaczej jej zaimponować. Jak? Zrób coś dobrego. Na przykład? Sam musisz coś wymyślić. Ale na pewno to będzie dla niej więcej znaczyło od prezentu. Dobrze grasz w kosza. Dziękuję. To mój brat. Pomaga mi w treningach. Jest lepszy ode mnie. Miło cię poznać. Jestem Nick. Może pani dokonać zmiany? Czemu pytasz? Pokaż im, jak się gra. Dziękuję. Jakie masz plany na dzisiaj? Jaki dzisiaj dzień? Sobota. Zrobię sobie wolne. Pójdziecie ze mną do biblioteki? Czytam dzieciom książki. Co czytasz? Opowieść wigilijną. Mam na imię Nicholas. Przeczytam wam w noc wigilijną. Clementa Seymoura. Zaczynamy. Była noc wigilijna i na dworze panowała cisza. W ciepłych domach czekano na przybycie świętego Mikołaja. Dzieci śniły już o świątecznych słodkościach.
My też przygotowywaliśmy się do snu, kiedy nagle usłyszeliśmy wielki huk. Wyskoczyłem z łóżka, by zobaczyć, co się stało. Przecież one słabo znają angielski. Nick jest świetnym lektorem. Wesołych świąt. Dziękuję wam za przybycie. Byłeś wspaniały. Wiesz, co teraz zrobimy? Kupimy choinkę. Idziesz z nami? Jasne. Nasza choinka. Nie jest krzywa? Doskonała. A dekoracje? Jest za późno. A jutro? Idę do pracy, ale może wieczorem. Czyli marne szanse. Zobaczymy. Czas do łóżka. Przynieść ozdoby? Założę czubek. Jeśli je znajdziesz. Powinny być w garażu. Gdzie one mogą być? Tak szybko ci poszło? Skąd to masz? Z twojego garażu. Niemożliwe. Nie mam takich ozdób. Nie wierzysz w magię świąt? Nie. Nie widziałaś tych pudeł? Pewnie należały do byłych właścicieli. Jake będzie miał niespodziankę. Gwiazdka dla ciebie. Dziękuję. Piękna. Jeszcze to. It's beautiful.
Śnieżna kula. Mogę prosić do tańca? Taniec do kuli. Rano idę do pracy. Dobranoc. Nie spełnia żadnych kryteriów. Tracisz czas. Ty się w niej zakochałeś. Masz rację. Kocham ją. Kocham Beth. Moim zadaniem było pomóc ci w znalezieniu żony. Nie spodobała ci się żadna z moich kandydatek. Sam znalazłeś wybrankę. Masz tydzień, czyli 7 dni. Całowaliście się już? Nie. Czekam na właściwy moment. Wierzysz w romantyzm, ale nie robisz postępów. Postępów? Wiesz, o czym mówię. Nie potrzebuję twojej pomocy. Jak ją przekonasz? Chcę, żeby lepiej mnie poznała. Nie naciskam. Czas zacząć. Co się dzieje? Milczysz cały wieczór. Nic takiego. Problemy w pracy? Chodzi o Jake'a? Chyba nie chodzi o mężczyznę. Poznałam kogoś. Kto to jest? Nie chodzimy ze sobą. Ma na imię Nick. Jest miły i uroczy. To dobrze, bo boscy faceci to zwykle palanty. To nie palant. Jest wyjątkowy. To wielki dzieciak. Nie żaden Piotruś Pan, ale jest dowcipny. Brzmi obiecująco. Jest bardzo miły. Ale pracujemy razem, więc... Daj sobie szansę. Dopiero się poznaliśmy. Nie jest stąd. Wraca na święta. Kuj żelazo, póki gorące. Nie, dziękuję. Cała promieniejesz, gdy o nim mówisz. Dawno cię takiej nie widziałam. To dopiero początek. Przeprowadziłem badania i wiem, co robić. Skoncentruj się na celu. Kiedy kobieta śmieje się z twoich dowcipów, to dobry znak. Teraz zaczniesz jej kupować prezenty, kwiaty i czekoladki. Potem ją pocałujesz.
Jeśli wam obojgu się spodoba, umowa zawarta. Studiowałeś sztukę zawierania umów? W życiu prywatnym zachowujesz się tak samo jak w życiu zawodowym. I wiem dlaczego. Słucham, doktorze. Nie podejdziesz do kuchenki, nie sparzysz się, ale pozostaniesz głodny. Nie uprzedzili mnie, że przyszedłeś. Chciałem ci zrobić niespodziankę. Pójdziesz ze mną na kolację? Tylko ty i ja. Idziemy na kolację do Hennessy'ego. Chcę porozmawiać o wiosennej kampanii. Ładne kwiatki. Przyjadę po ciebie o 19:30. Przepraszam. Mam popilnować Jake'a? Byłoby wspaniale. Ładne róże. Są dla ciebie. Będę po 6:00. Przepraszam, że was zostawiam. Nie ma sprawy, poradzimy sobie. To Andrew. Świetnie wyglądasz. Bądź grzeczny. Pośpieszmy się. Nie dyskutuj, tylko idź do łóżka o właściwej porze. Dziękuję, Nick. Bawcie się dobrze. Gdzie twoja mama trzyma lody czekoladowe? Przepraszam za spóźnienie. Nawet nie zauważyłem. Czytałem sobie. Dobrze się bawiłaś? Pracowałam. Przygotowania do roli? Nie. Robiłem porządki. Napijesz się czekolady? Zwykle nie kłócę się z klientem, ale kiedy powiedział, że Meet the Beatles to album wszechczasów, musiałam zaprzeczyć. Jasne. Czemu przestałaś wierzyć w świętego Mikołaja? O co ci chodzi? To wspaniały facet. Nigdy nie przynosi w prezencie skarpetek czy bielizny. Nienawidzi szarlotki i zatrudnia największą liczbę elfów na świecie. Przestałam wierzyć w Mikołaja, gdy miałam 8 lat. Miałam jedno proste życzenie, a on go nie spełnił. Wiesz, co najbardziej lubię w miłości? Że jesteś dla kogoś najważniejszy i że to twoja bratnia dusza. Chce mi się pić. Zaraz przyniosę ci szklankę wody. Pójdę już. Nie musisz. Syn cię potrzebuje. Dobranoc.
Przyjdziesz jutro? O której? O której chcesz? O 4:00. Zgoda. Ja odbiorę. Zastałem mamę? Pomyłka. Wreszcie zasnął. Piękny wieczór. Nie zdara ze mnie. Nie jesteś Carym Grantem, nawet nie Hugh Grantem. Pełnia i wspaniała dziewczyna u boku. Dziękuję. Pierwszy pocałunek jest wyjątkowy. Mogę cię pocałować? Zaraz wracam. Nareszcie. Masz włączony telefon? Chyba tak. Jake mówił, że dzwoniłem? Nie. To ma iść dzisiaj do druku, a coś mi nie pasuje. Musisz mi pomóc. Jest 10:00 wieczorem. Wiem, ale nie odbierałaś telefonu. Musimy to oddać na czas. Pójdę już. Nie idź. Chcę, żebyś została wiceprezesem. Jesteś wyjątkowa. Wiesz o tym? Dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć. Muszę to przemyśleć. Czemu? Chodzi mi o Jake'a. To dotyczy również jego. Tu chodzi o twoją przyszłość. Obiecaj, że to przemyślisz. Jutro mi odpowiesz. Czy ona już wierzy w Mikołaja? Pracuje nad tym. A pocałunek? A nasz plan? Co się dzieje? Czasem plan zawodzi. Za 69 godzin zostaniesz świętym Mikołajem. Lepiej, żeby do tego czasu uwierzyła w ciebie. Za 2 dni stąd wyjedzie. Może już nie wróci.
Nic o nim nie wiem. Co do niego czujesz? Jest uroczy. Tak się mówi o dziadkach. To facet. Wiem. Myślisz, że jakby było, gdyby cię pocałował? Tak. Więc poddaj się temu. Ciesz się tym, co macie. To nie takie proste. A Jake? On uwielbia Nika. Będzie cierpiał. Jake chce mieć szczęśliwą mamę. Przy Niku jesteś szczęśliwa. Przepraszam za spóźnienie. Skończyłaś kampanię? Ale do jutra skończysz. Jutro jest Wigilia. Nie przyjdę do pracy. Wystawiłaś go. Przypomniałam sobie coś, o czym zapomniałam. Że mamy być szczęśliwi. Przy tobie jestem szczęśliwa. Za każdy uśmiech podaruję ci gwiazdkę z nieba. Jesteś wszystkim, czego pragnę. Muszę ci coś powiedzieć. Jesteś żonaty. Nie. To wspaniała rzecz. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jestem świętym Mikołajem. Nie żartuj. Jestem Mikołajem. Będę nim za dwa dni. W Niemczech nazywają mnie Kris Kringle. Naprawdę. Inaczej po francusku, inaczej po chińsku. Jestem Mikołajem. Wiedziałem. Jesteś Mikołajem? Znasz się na czarach. Jesteś Mikołajem. Jak renifery latają? Chodzi o siłę wiary. Podmuch ożywia płozy sani i uprząż reniferów. Sanie szybują po niebie. Od 1700 lat w mojej rodzinie rodzą się Mikołaje. Świętym Mikołajem zostaje najstarszy syn. W tym roku pora na mnie. Wystarczy. I lubisz mamę? Będę miał tatę Mikołaja. Przestańcie. Chciałaś, bym zagrał Mikołaja. Teraz musisz uwierzyć, że jestem nim naprawdę. Oszalałeś? Jak dostajesz się do domów? Dość tego. Idź do swojego pokoju. Wiem, że trudno w to uwierzyć. Znasz mnie. Musisz mi uwierzyć. O czym ty mówisz?
Musisz mi zaufać. Jake we mnie wierzy. Spróbuj i ty. To jeszcze dziecko. Wreszcie spotkałam kogoś, kto mi się podoba i okazuje się, że jest świętym Mikołajem. Zanim przestałaś wierzyć, napisałaś list do Mikołaja. Prosiłaś, by twój ojciec wrócił do domu. Skąd wiesz? Potrzebuję cię. Uwierz we mnie. Odejdź. Pomyśl o tym, co powiedziałem. Posłuchaj swojego serca. Tak mi przykro. Nick odszedł, prawda? Już go nie zobaczę. Chyba nie. Nie jesteś smutna? Jestem. Kochasz go? Nie wierząc w Nicka, niczego nie masz. Więc jeśli w niego wierzysz, nic nie tracisz. Widziałaś Nicka? Wyprowadził się. Dokąd? Nie zostawił adresu. Jasne. Przykro. Kochasz ją, prawda? Ta miłość pomoże ci w twojej pracy. Już czas. Wszystko będzie dobrze.
To życzenie mogę spełnić. Czemu mnie obudziłaś? Nie chcesz rozpakować prezentów? Wesołych świąt. Brakuje ci wiary, synu. A ja? Przepraszam, stary. Moje życzenie się spełniło. Mam coś dla ciebie. Wyjdziesz za mnie i zostaniesz panią Mikołajową? Tak. Moim tatą będzie Mikołaj. Najpierw pokażę wam północny biegun. Przedstawię wam elfy i renifery. Donera, Blicena i... Więc to wszystko prawda. Oczywiście. A teraz prezenty.